Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym weekendowym vlogu. Ja dzisiaj wstaliśmy rano i mamy taki lazy dzień w domu. Jedynie co z Matyldą byliśmy na zakupach, bo jutro ma urodziny Adasia z przedszkola, to musieliśmy mu kupić prezent. No nie musieliśmy, chcieliśmy mu kupić prezent. Za chwilkę przyjeżdża znajoma z córeczką i będziemy piekły pierniki i dekorowały. Stwierdziliśmy, że to będzie fajna zabawa. Trochę podobno dużo różnych wirusów i chorób panuje, to chcieliśmy jak najwięcej siedzieć w domu, żeby dziewczynki nie zachorowały, bo jutro jedziemy do Uli i do Romana i będziemy lepić pierogi już na święta. Dodatkowo dzisiaj z Johnem planujemy ściągnąć wszystkie dekoracje i planuję zacząć już dekorować dom. Będzie o tym osobno filmik 1 grudnia, tak jak co roku, to jest już taka tradycja na kanale, że 1 grudnia zawsze jest Decorate With Me. No i co? Szykujemy się też trochę do wyjazdu, bo jedziemy do Malagi na kilka dni z dziewczynkami, żeby tam zobaczyć ten Christmas Market. Ja próbuję przekonać Johna, żeby jak wrócimy, żeby też na weekend pojechać do Gdańska, bo cię na jego minę. Polska! O, i John ogląda mecze też, bo wiecie, już jest FIFA teraz. Mundial. To co? Mundial. Co to jest? The Polish word for World Cup is Mundial. Mundial? You've never heard of it. No, nigdy nie słyszałam. Tego słyszę FIFA. No, widzicie. John ogląda. Matylda też. No i taki fajny, luźny weekend. Zaczynamy. No, ale zanim sąsiedzi przyjdą, to poszłam, stwierdziłam, że pójdę na spacer. Czy sąsiedzi znajomi przyjdą? A no, chciałam wam pokazać, jak fajny jest ten las. Jest jeszcze trochę śniegu, mimo to, że szybko się topi. No ale pogoda nadal nas trochę rozpieszcza, moim zdaniem, bo nie jest za zimno. A no i super, nałożyć czapkę i się szybko przejść. To jest to. Ja teraz idzie on po mnie. Robimy sobie te spacery trochę na zmianę. A no i muszę wam powiedzieć, że to dla mnie jest takie kluczowe teraz, żeby się dobrze czuć. Spacer. Chciałam wam pokazać najnowszą naszą zabawkę. Nie wolno, nie wolno! Zabawkę, którą Matylda wybrała dla siebie, dla Emy. Nie wolno, okej. Okay. Wczoraj zrobiłam taki bardzo fajny danie z makaronem, zucchini, z pomidorami, z resztę warzyw, które mieliśmy w lodówce. Jest przepyszne. No, takie, taki obiad dla nas. Tutaj w pokoju mamy wszystkie dekoracje, ściągnęliśmy, czy większość. Jeszcze mamy drzewo na górze. No ale sporo się tego nazbierało. Tutaj pójdzie drzewo, tutaj mamy ten wieniec. No, mamy tutaj różne rzeczy. Kalendarz adwentowy. Szukałam książkę z Elfiną, żeby Matylda nie zobaczyła. Nawet nie wiem. A, tu jest Matyldy. Drzewko. No, o, fajnie. Już będzie u nas niedługo świątecznie. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year. Dobrze, masz to? Tak, proszę. Obie weźcie do rąk. Ale to weźmiemy. Dobrze. Tak. Proszę, proszę, Kaja, to wrzucajcie dziewczyny. No, razem. Brawo. Super. To poszło do środku całe. Do środku. Całe? No dobrze. O, super. Ale teraz chcę wbić jajko. Ja! Razem z Matyldą? Ty wbijasz, Matylda, jajo? Tak. To Matylda naciśnie, a ty, Kajcia, wbijecie sobie razem, prawda? No.
No mocno możesz. O, i teraz Kaja wbije, dobra? Kaj... Teraz Kaja otworzyła. A, brawo! Super! Kaja otworzyła, a ja to tutaj... masełko. Dziękuję. O, mamusia, super. Hej, Google, stop! Hej, Google, stop! Dobra. Gdzie mamy ten? Matylda, teraz ty wrzucaj ten. Popcorn. Popcorn. No, tylko nie cały. Dobra, stop. Teraz spróbujemy. Wow. Coś tam poleciało, ale za mało, bo on jest chyba za ciężki. Może więcej. Wow! Więcej. No? No. A może ten czerwony jeszcze wrzucimy? O, patrzcie, patrzcie, leci wszystko do góry. No? No jeszcze chyba trzeba tego... Uwaga! Leciał do góry. No, wrzuć. Zobaczcie, to jest dancing popcorn. Ale czekajcie, a jakbyśmy... O, zobaczcie, jak się wlewa do tego. To. Ciasto zrobione. Wałek, tak? No i wycinamy. Poczekaj. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh. La la la. Było trochę ciężko. La la la. Jak Cocomelon wyłączyliśmy. Singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times. Wow. These are Emma's. Baby, this is just gonna be you and me. With the M on it, that's... Dzień dobry w niedzielę! Mam sobie ten fioletowy szampon dzisiaj i czuję, że mam taki fioletowy włosy trochę. No, jesteśmy u Liromana, bo dzisiaj lepimy pierogi u nich. Musimy się zorganizować, wszystko wziąć, dziewczynki wziąć. Ale myślę, że będzie bardzo fajny, ciekawy dzień. So, bardzo się cieszę, że to robimy. Co nie, Matylda? Woohoo, pierogi! Dobra, tutaj mamy farsze gotowe. Tu jest kapusta z bez grzybków. Dla mnie, dla Johna. Jakieś z marchewką zrobiłaś w tym roku. Zawsze jest z marchewką. Tak? Aha. Tutaj jest farsz z grzybami. Tutaj Natalka wałkuje, dobrze jej idzie. Mamy cały ten system, a tutaj są ruskie. Nie wiem, czy teraz się nadal mówi ruskie. O, dobra, dziękuję. Okej. Źle.
wszyscy będą wiedzieli, że to moje. O. Matylda spala pierogi. Tutaj oglądamy mecz i odprowadzamy Natalkę do domu. Dobra, idziemy? Moje okulary są tam. Wróciliśmy, jeszcze nie pokazujemy, co tutaj jest świąteczne. Zapakowaliśmy, Matylda się przebrała, Ema też się przebrała. Ale zapakowaliśmy prezent dla kolegi Matyldy i też mieliśmy zadanie domowe do zrobienia Matyldy od pani logoped. To też to zrobiliśmy. No i jesteśmy gotowi. Co? No kochani, już jest poniedziałek, właśnie kończę edytować tego vloga dla was. Widać lekki bałagan za mną, bo jeszcze zaczynamy dekoracje świąteczne, tak jak mówiłam w filmie. No, lepienie pierogi było miło, fajnie, dziewczynki trochę polepiły i dla mnie to było... super, patrząc się jak Ema stara się lepić, Matylda, może trochę widziałem, że dla nich tam po jednym, po dwa pierogu już poleciały bawić się czymś innym, ale fajnie było to robić, też piec pierniki. Wiem, że dla niektórych z was to jest wcześniej zaczynamy, ale tak jak wspominałam w filmie, my wyjeżdżamy do Malagi od 1 do 6 grudnia. Chciałam po prostu mieć dom udekorowany przed. Jak to jest dla was za wcześnie, to totalnie rozumiem. Ja jestem osobą, która po prostu cały grudzień lubi mieć udekorowany dom i 6 stycznia już wszystko znika. Już bardzo szybko znika. Wiem, że niektórzy na przykład dekorują choinki w Wigilię i trzymają do lutego i naprawdę jak wam jest wygodniej, każdy robi tak po swojemu. Tak to czuję. No i co? Polecam, też kilka osób się pytało na Instagramie, jak pokazywałam, że lepimy pierogi. My je lepimy i mrozimy. Kluczem jest, żeby były takie obtoczone trochę w mące, żeby się nie sklejały razem i je też mrozimy na płasko, na desce po prostu. Jak już są zamrożone, to wkładamy do woreczkach, no generalnie po 20 i potem je po prostu zamrożone wsadzamy do gotującej wody. Jak będą już pływać na górze przez minutę, dwie, to wyciągamy. Ale to jest tak, robimy to na oko, że bardzo ciężko mi jest powiedzieć dosłownie,
ile i tak dalej, a też solimy tą wodę troszeczkę jak gotujemy pierogi. No i co jeszcze na temat pierogów? Mama mówiła, że tam ponad 150 ulepiliśmy, trochę mniej niż w tamtym roku, ale ciasto jakoś mi wychodziło trochę grubiej, to zrobiliśmy niektóre te pierogi, to były, wiecie, takie konkretne pierogi, nie były takie małe. W tym roku nie robimy uszka, bo mama ma z tamtego roku chyba nawet coś powiedziała. Ogólnie John i ja nie jemy uszek, bo nie lubimy grzybów. To dlatego robimy dla siebie te pierogi z kapustą, bez grzybów, żeby mieć. No i też, jak mówię, ruskie pierogi są też dla dziewczynek, dla nas. I chciałam spróbować nowy przepis. Widziałam na TikToku, że ktoś użył właśnie pierogi z ziemniakiem i z twarogiem takim wędzonym i żurawinę dodał do tego. I bardzo bym chciała wypróbować przepis i je zrobić. Myślę, że nagram je na kanał anglojęzyczny, bo powiem wam szczerze, że ciężko znaleźć dobrych pierogów w Stanach i w Kanadzie. Ja mieszkam w takiej części Kanady, gdzie było bardzo dużo ludzi z pochodzenia ukraińskiego i pierogi były wszędzie, nawet można było pierogies, jakby to nazwali, nie dumplings czy cokolwiek, tylko pierogies, i można było kupić takie zamrożone w Costco czy coś, ale ciasto było bardzo cienkie i oni na przykład bardzo popularny smak jest ziemniak z serem cheddar i są takie neonowe, pomarańczowo w środku, śmiesznie to wygląda, ale takie są popularne, ale takie dobre polskie pierogi, no to wiecie, babcia robi, mama robi, albo można samemu zrobić w domu. No i jak mówię, chciałam wypróbować ten nowy przepis, bo myślę, że to jest fajne, że teraz bawimy się, co jest w środku. Dajcie znać, jakie są wasze ulubione przepisy, może macie jakieś właśnie inne nadzienia. Ja bardzo lubię z szpinakiem i z fetą, a jak mam okazję, to zawsze jem. Widziałam z kaszą i z różnymi dodatkami, to dajcie znać, jakie są wasze ulubione pierogi, nadzienia do pierog, bo też jestem ciekawa, może wypróbuję ten przepis. Jak ten filmik wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze, Matylda i ja i nasza baby Emma i John życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!